W dzisiejszym wideoinformatorze patron i sztandar dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, mini Liga Mistrzów i wirtualna rzeczywistość. 25 września odbyły się uroczystości związane z nadaniem Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu sztandaru i imienia generała brygady Wilhelma Orlika Rickemana. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników ośrodka. W czasie mszy poświęcono sztandar, który został ufundowany dzięki zbiórce społecznej. Rodzice chrzestni sztandaru Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Walery Czarnecki, starosta powiatu lubańskiego, przekazali sztandar Mariuszowi Błaszczakowi, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a ten wręczył go komendantowi Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, pułkownikowi Straży Granicznej Markowi Woszczatyńskiemu. Uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Na lubańskim rynku funkcjonariusze ośrodka zaprezentowali pokaz dresury psów służbowych oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mini Liga Mistrzów 2017 zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu była wydarzeniem na pożegnanie lata. Do zawodów zgłosiło się 5 zespołów. Otwarcia turnieju dokonała dyrektor MOSiR w Lubaniu Małgorzata Garula. Nad przebiegiem turnieju czuwali Konrad Rutkiewicz i Artur Ryżewski, pracownicy lubańskiej jednostki. Rozegrano 10 meczów, w ten sposób wyłoniono zwycięzców oraz wybrano wyróżniających się zawodników. Pierwsze miejsce zajął zespół Zawada Team, drugie FC Łyse Szynszyle, a trzecie Freestyle Battle. Najlepszym zawodnikiem okazał się Emil Zawada, bramkarzem Adrian Czerwiński, a królem strzelców z liczbą 5 bramek został Seweryn Woźniak. Drużyny i zawodników nagrodzono dyplomami, pamiątkowymi medalami, słodkim upominkiem oraz pucharami. Łużyckie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Pasjonat oraz Miejski Dom Kultury w Lubaniu przy wsparciu powiatu lubańskiego zabrali śmiałków na spotkanie VR Lubań 2017. Impreza miała na celu interaktywne zaprezentowanie najnowszych możliwości technologii wirtualnej rzeczywistości, która powoli staje się ważnym elementem wielu dziedzin życia. Uczestnicy sobotniego spotkania mogli bezpłatnie przetestować sprzęt. Nowinki techniczne cieszyły się zainteresowaniem przybyłych, zaś część uczestników sentymentem wspominała techniczne rewolucje lat 80. konsolę Commodore 64. W czasie pokazu przedstawiciel firmy Drone Hero Jakub Jagiełło podzielił się z uczestnikami spotkania wiedzą na temat historii i przyszłości technologii VR oraz możliwości wspomagania modelowania 3D stosowanego obecnie na rynku. Organizatorzy myślą o kolejnej edycji za rok, tym razem w sercu miasta.